Witam serdecznie na moim kanale Proste Przepisy dla Zdrowia i Urody. Ja mam na imię Danuta i bardzo serdecznie zapraszam na film, w którym przedstawię kilka prostych przepisów, jak możemy wykorzystać nasze polskie kasztany w celach leczniczych oraz kosmetycznych. Zapraszam bardzo serdecznie na film. Kasztany zapewne kojarzą nam się z takimi zabawami z czasów dzieciństwa, kiedy to robiliśmy takie różne fajne ludziki, zwierzątka właśnie z tych owoców kasztanowca oraz z żołędzi. Ale co ciekawe, to również kasztanom przypisuje się takie wyjątkowe właściwości metafizyczne. Nawet traktuje się je jako amulety chroniące przed złą energią. Podobno już w średniowieczu właśnie przypisywano kasztanom takie zdolności wyciągania z chorych osób słabości, czy też wypędzania z domów złych mocy. Coś zapewne jest w tym wszystkim. Mianowicie udowodniono również, że kasztany mają zdolność pochłaniania promieniowania, które pochodzi na przykład z telewizorów, telefonów czy komputerów. Tak więc umieszczając jeden, dwa czy też kilka takich właśnie kasztanów w pobliżu jakiegoś sprzętu elektronicznego, potrafią pochłonić szkodliwe promieniowanie, czyli działają tak jak naturalne odpromienniki. Chociaż trzeba też wiedzieć, żeby ich nie trzymać bardzo długo, ponieważ z czasem się nasycają tym promieniowaniem i przestają być użyteczne. I po prostu po kilku miesiącach można je wymienić. Również ważne, aby nie trzymać za dużo kasztanów w domu. Tak jak już wspomniałam, kilka sztuk to będzie w zupełności wystarczy, czy też kilka pod łóżkiem, czy też gdzieś w pobliżu miejsca wypoczynku. W zupełności wystarczą, ponieważ jeżeli mamy ich za dużo, tak jak to tam czasami ktoś lubi w siateczkach sobie tam spore ilości tych kasztanów trzymać, mając na względzie, że na pewno im więcej, tym lepiej. No niestety, tutaj może zadziałać wręcz odwrotnie. Ta energia zgromadzona w kasztanach może być z powrotem wydzielana na zewnątrz i mogą po prostu wywoływać jakieś przykre dolegliwości, czy to bóle głowy, migreny, kłopoty ze spaniem, rozdrażnienia, jakieś osłabienia. Także warto po prostu nie przesadzać. Również kasztanki lubimy bardzo jako dekoracja. Oprócz tego, że jest odpromiennikiem, to również lubimy sobie dekorować mieszkanie. Czy to mogą być jakieś wianuszki zrobione, czy na przykład świeczniki. No to może o właściwościach leczniczych i zastosowaniu właśnie w lecznictwie tych kasztanów. Kasztany są wykorzystywane ze względu na swoje właściwości przeciwobrzękowe, przeciwzakrzepowe, wzmacniające ściany naczyń krwionośnych, także wyciągi, wywary jakieś i wodno-alkoholowe roztwory z takich nasion kasztanowca, czyli z tych dojrzałych kasztanów, mają zastosowanie w leczeniu żylaków, hemoroidów, zakrzepów, czy też zapalenia żył, zastojów żylnych, nieżytów żołądka, ale również i siniaków, obrzęków, czy też na odmrożenia i stłuczenia. I tutaj w farmaceutyce są wykorzystywane przy produkcji maści, różnych kremów, żeli, czy też płynów, które są stosowane na przykład w leczeniu obrzęków, czy też niewydolności żylnej i żylaków, oraz do uszczelniania naczyń krwionośnych. Natomiast w kosmetyce są bardzo często używane kasztany do produkcji przy produkcji kremów, maseczek, które właśnie mają za działanie wzmocnić naczynia krwionośne, zwłaszcza dla cery naczynkowej, poprawiają elastyczność skóry, no również działają przeciwobrzękowo, czy też przeciwzapalnie, także zmniejszają generalnie opuchlizny i zasinienia pod oczami. A więc co możemy zrobić sobie z takich naszych owoców kasztana? Mówimy oczywiście o naszym kasztanowcu, owocach kasztanowca, czyli nie owoce kasztana jadalnego, tylko te nasze kasztanki. I one nie nadają się do spożycia, a wręcz są dla nas trujące, także pamiętajmy o tym. I cóż możemy zrobić? Może pierwszym przepisem będzie nalewka z kasztanów, która wspomaga ukrwienie ciała. Stosuje się ją do nacierania również zmęczonych nóg, zwłaszcza takich, gdzie mamy problemy z żylakami, czy też jakieś objawy niedokrwienia kończyn, przy uczuciach ciężkości nóg, czy też nas bolą. Jak możemy sobie zrobić taką nalewkę z kasztanów? Potrzebne będą owoce kasztana, a może być na przykład 10 owoców, czy też więcej, zależy jaką ilość chcemy zrobić tej nalewki.
musimy je rozdrobnić, czy też zetrzeć, lub też pokroić, jakoś rozbić tłuczkiem, włożyć sobie do jakiegoś woreczka i rozbić tłuczkiem, no tak, żeby po prostu rodeczek był rozdrobniony i zalewamy sobie alkoholem, najlepiej ciepłym alkoholem, 60-70%. Zamykamy sobie naczynie i zostawiamy na około 3 tygodni. Co jakiś czas tam musimy sobie nim wstrząsnąć. Po tym czasie po prostu sobie przecedzamy nalewkę, najlepiej do ciemnej butelki i trzymamy również w ciemnym miejscu, tak żeby nie było dostępu do światła. Stosujemy sobie na przykład przy jakiejś niewydolności żylnej około od 10 do maksymalnie 20 kropli, raz do dwóch razy dziennie. Kolejnym sposobem na wykorzystanie owoców kasztanów to będą kasztany użyte do kąpieli, ponieważ mają właściwości przeciwzapalne, zmniejszają obrzęki, no i pobudzają krążenie. Warto sobie zrobić na przykład z nich napar i dodać na przykład do wieczornej kąpieli w wannie. I tutaj wystarczy takich kilka kasztanów sobie zetrzeć na tarce, posiekać je drobno można również, czy też w blenderze i dodać jedną łyżkę takiego proszku uzyskanego, zalać gorącą wodą i odstawić na cały dzień. Potem przylać go to do garnka, doprowadzić do wrzenia i gotować około 5 minut na takim małym ogniu. Odcedzić i wlać do wanny z wodą. Co jeszcze możemy sobie zrobić z kasztanów w celach kosmetycznych? Na przykład możemy sobie zrobić wspaniałą maseczkę. I tutaj będzie nasza skóra naczynkowa bardzo nam wdzięczna. Mianowicie wiemy, że kasztany wykazują działanie opurczające naczynia krwionośne, także łagodzące, nawet przeciwzapalne. Także bardzo fajnie zwiększają napięcie skóry i zwężenie poszerzonych porów. I co będzie potrzeba? Kilka kasztanów oraz woda. Kilka kasztanków sobie po prostu je obieramy z tej skórki brązowej i ścieramy na tarce o małych oczkach. Przetarte takie, starte drobno. Kasztany wrzucamy do rondelka, zalewamy wodą tak, żeby je zaledwie przykryła i gotujemy na malutkim ogniu dosłownie 2 minutki, tak aby nie doprowadzić do wrzenia. Potem musimy po prostu zostawić, odczekać aż sobie to ostygnie. On się robi taki a la budyniek i tą taką pulpą sobie nakładamy na twarz. Nam wystarczy 10 minut i zmywamy sobie później po prostu wodą po 10 minutach. A teraz kolejny sposób, żeby wykorzystać cudowne właściwości kasztanów, mianowicie mydło. Jak możemy sobie zrobić takie mydełko w płynie, czy też szampon do włosów. Mianowicie bierzemy kasztany, obieramy z brązowej skórki, żeby lepiej się obierały. Można namoczyć je najpierw w ciepłej wodzie, odczekać z godzinkę. Po prostu potrzebujemy środek z kasztanów i jakoś je musimy rozdrobnić. I teraz mamy dwie metody, albo zetrzeć na drobnej tarce, albo po prostu je połupać jakoś, potłuc trochę tłuczkiem na przykład, wrzucić do blendera trochę wody i razem z tą wodą tak zmielić po prostu. To mi się wydaje taka dosyć szybsza metoda. Tak, żeby była taka jednolita, bez grudek masa. No i teraz na malutkim ogniu musimy je powolutku gotować, tak żeby troszeczkę woda wyparowała, wtedy ta papka, taka papka się zrobi o trochę gęściejszej konsystencji, nie taka rzadka. Możemy sobie, oczywiście musimy przez cały czas mieszać, to jest bardzo ważne, aby nam się takie mydełko nie przepaliło. Możemy sobie później dodać jakieś parę kropel olejku eterycznego, wiadomo, kasztany nie mają jakiegoś tam specjalnego zapachu ładnego, takie są właściwie prawie bez zapachu, można powiedzieć. Można również wrzucić jakąś zmieloną, suchą skórkę pomarańczy albo kawałek skórki, potem ją wyciągnąć. No i przelewamy sobie do pojemniczka i czekamy, aż wystygnie. Można już sobie tego samego dnia użyć. No i mamy takie mydełko, które również może być bardzo fajnym szamponem. Należy pamiętać, że pasta jest takim produktem naturalnym. Ona się słabo pieni, nie tak jak nasze tradycyjne mydło. I dosyć szybko się psuje, można powiedzieć, także na kilka dni po prostu sobie robimy nie za dużą ilość, ale możemy też takie kasztanki sobie zamrozić na przykład, albo je po prostu zasuszyć i wtedy po prostu sobie na bieżąco używamy o każdej porze roku. Takie mydło w płynie możemy sobie użyć również do prania. Normalnie wlać do pralki, do prania, czy też do prania ręcznego, ale można też zastosować całe kasztany,
No tutaj do kolorów to bym dodała z brązową skórką razem na przykład, ale już do białego prania bym zdjęła tą, obrałabym po prostu kasztany z tej brązowej skórki, bo one mają dość silny barwnik. No i pokroić sobie troszeczkę, czy tam połupać je tam jakimś tuczkiem w woreczku i w tym woreczek ściągnąć, dobrze zawiązać i po prostu włożyć do bębna, do pralki. I normalnie sobie wybrać. Jeżeli chcemy, żeby to pranie jakieś miało zapach, to możemy oczywiście troszeczkę sobie dodać olejku. Ważne, żeby używać oddzielnie, czyli na przykład jakąś deskę czy jakieś noże, żeby je później dokładnie umyć, ponieważ pamiętajmy, że kasztany nie są dla nas korzystne. I tutaj te saponiny zawarte w kasztanach mogą wywoływać wymioty, dlatego uważajmy, żeby nie trafiły do jedzenia. No i moi drodzy, w tym filmiku to będzie chyba wszystko. Widzimy, że można owoce sobie wykorzystać. Niekoniecznie musimy zawsze kupować gotowe produkty, ponieważ mamy teraz taką porę, że one są, te kasztany, można sobie pozbierać i przez jakiś czas wykorzystywać. Z mojej strony to już wszystko. Jeżeli filmik się podobał, to oczywiście zachęcam do komentowania lub też do pozostawienia łapki w górze. Można też zasubskrybować kanał Ambitne Bieżąco z kolejnymi filmami. Za wszystko bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam do oglądania kolejnych filmów. Pozdrawiam serdecznie, pa pa!